Nazywam się Jarosław Kożuch, jestem prezesem Stowarzyszenia Instytut Kościuszki, głównego organizatora Krynica Forum. Szanowni Państwo, mówię do Państwa z Deptaka w Krynicy. Jesteśmy w centrum Krynicy, jesteśmy blisko budynków uzdrowiska Krynica Rzegiestów Zdrój. Na pięciu scenach przez 3 dni odbywało się szereg paneli, spotkań, dyskusji, debat i wieczornych spotkań networkingowych, podczas których w ramach 5 ścieżkach mówiliśmy o rzeczach ważnych dla Polski, dla Europy i dla świata. W ramach konferencji mieliśmy zaszczyt gościć pana prezydenta Andrzeja Dudę, który wygłosił 2. dnia konferencji porywające przemówienie dotykając spraw bardzo ważnych. Jednocześnie na konferencji odbywało się ponad 100 paneli dyskusyjnych. Gościliśmy ponad 200 panelistów. Mieliśmy ponad 1200 uczestników i ponad 160 dziennikarzy, którzy dokonali akredytacji i byli z nami relacjonując Krynica Forum. Serdecznie dziękuję za Państwa uwagę. Liczę, że spotkamy się znów za rok. Będziemy rozmawiać, będziemy dyskutować, będziemy przedstawiać Państwu opinie, recepty, rekomendacje na temat spraw ważnych, które wartają, żeby je omówić. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że możemy kolejny rok z rzędu być goszczeni. Możemy przebywać w Krynicy. Podczas licznych paneli, rozmów, dyskusji, nie tylko tych, które były na klasycznych panelach, ale również kuluarowych, w których uczestniczyli znakomici nasi goście, eksperci, ekonomiści, można było dostrzec jeden szczególny, łączący te wszystkie panele zwrot, że akcja zmienia się tak nagle, życie nas zaskakuje tego rodzaju okolicznościami, co do których musimy poszukiwać adekwatnych rekomendacji do ich rozwiązywania. Bardzo się cieszę, że współpraca 4 podmiotów, czyli Województwa Małopolskiego, Instytutu Kościuszki, Gminy Krynica Zdrój i Uzdrowiska Krynica Rzegiestów, doprowadziła do powstania tej wspaniałej imprezy, jaką jest Krynica Forum. Spotkać się to dopiero początek. Zgodzić się to już postęp. Na panelach, w których miałem przyjemność uczestniczyć, były różne dyskusje, ale głównie dochodziło do konsensusu. Natomiast wspólna praca to sukces. Dlatego mam nadzieję, że wszystkie te pomysły, które zrodziły się podczas paneli tutaj w Krynicy, wejdą w życie i zaowocują nowymi projektami i rozwojem gospodarczym naszych małych ojczyzn, a także naszego kraju. Wręczymy, proszę Państwa, Nagrody Gospodarcze Województwa Małopolskiego. 4 kategorie. Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca i duży przedsiębiorca. Będzie też nagroda specjalna. Będziemy także wręczać nagrodę lidera roku Krynica Forum 2022. Bardzo serdecznie witamy, proszę Państwa, gospodarzy tego wydarzenia, Instytut Kościuszki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz miasto Krynice Zdrój. I tu wielkie brawa. Pierwsza kategoria, proszę Państwa, to mikroprzedsiębiorca. Poznajmy, proszę Państwa, nominowanych. Laureat w kategorii mikroprzedsiębiorca to Fabryka Materacy Bartosz Nowak. Fabryka Materacy gwarantuje dostarczenie i innowacyjność i ekologiczne rozwiązania. Autorskie produkty tworzy z myślą o konkretnym zamówieniu i nawet najbardziej wyrafinowanych potrzebach. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta i szczególnej trosce o jego komfort, firma wyznacza kierunek dla całej branży. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem bardzo szczęśliwy, że miałem możliwość tutaj wystąpić i zdobyć piękną nagrodę. Chciałbym podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu, że mam możliwość być w tak licznym gronie. Proszę Państwa, ogłaszamy 2. kategorię, to mały przedsiębiorca. Zobaczmy nominowanych. Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego wędruje w ręce laureata. Gratulacje składa jeszcze profesor Buła i laureata naturalnie zapraszamy do mikrofonu. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Dziękujemy bardzo za tak
super wyróżnienie. Koleżanka mówiła, żebym nie mówił długo, bo lubię mówić długo, ale postaram się skrócić. Cóż, nasza firma Discus jest znana, ale myślę, że bardziej znana jest nasza marka, submarka, którą żeśmy stworzyli specjalnie na, po to, żeby odpowiednio wyjść na rynki zagraniczne, i to jest marka ProDevice. I tak faktycznie jesteśmy obecni praktycznie na 40 krajach na całym świecie, z wyłączeniem Antarktydy może. Obecnie mamy przedstawicielstwo w Niemczech oraz otworzyliśmy oddział również w Stanach Zjednoczonych, w Houston. A zajmujemy się takim pasywnym zabezpieczeniem od strony cyberbezpieczeństwa. Tworzymy urządzenia do niszczenia danych. Myślę, że postaramy się w przyszłym roku zrewolucjonizować rynek i spróbować uruchomić produkcję urządzeń do niszczenia danych z nośników flash, czyli z telefonów komórkowych. Proszę trzymać za nas kciuki. Tymczasem serdecznie wszystkim dziękuję. Gratuluję Państwu również i życzę miłego wieczoru. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I co, Panie Prezesie, jakbyśmy z tymi telefonami przyszli, to 10% rabatu dla nas już od razu. Poznaliśmy mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę, zatem czas na średniego przedsiębiorcę. Poznajmy nominowanych w tej kategorii. Ci w kategorii średni przedsiębiorca to Exequo, Sinterit spółka z o.o. i Protech spółka z o.o. Sinterit to wszystkim wysokiej klasy drukarki 3D SLS przestały być zarezerwowane dla gigantów. Dynamiczny wzrost i pozycję światowego lidera pozwoliła osiągnąć kompleksowa gama produktów, które zmieniają rynek nowoczesnych technologii. Protech stanowi wzorcowy przykład konsekwentnego rozwoju. Przez 30 lat działalności firma przeszła drogę od małego, lokalnego zakładu do znanego w Europie Środkowej eksportera elementów stalowych. Stopniowe wdrażanie innowacji sprawiło, że posiada obecnie nowoczesny park maszynowy i świetnie wykwalifikowaną kadrę. Dziękujemy bardzo, kapitule. Ja tylko tak pół żartem powiem, że kilka lat temu przejęliśmy proces sukcesji. Jakby ojciec, kiedy był prezesem, zresztą jest tutaj na sali, startował w kategoriach małych. W tym momencie w kategoriach średnich zostaliśmy nominowani. Jeśli regulamin konkursu pozwoli, to jakby zadeklaruję, że chętnie startujemy też w kategoriach dużych. Ja również bardzo dziękuję w imieniu wszystkich pracowników firmy Sinterit za tę wspaniałą nagrodę. Powiem tylko, że rozumiem, że druk 3D nadal w świadomości wielu osób jest czymś abstrakcyjnym, dlatego zamiast opowiadać o mojej firmie czy o technologii, którą wdrażamy, pozwolę sobie na bardzo krótką historię. Jakiś czas temu, mniej więcej 2-3 miesiące temu, usłyszałem o tym, że jeden z naszych klientów, wykorzystując naszą drukarkę, przygotował model 3D czaszki małego niemowlaczka, który urodził się z wadą tej czaszki. Dzięki temu modelowi lekarze mogli się lepiej przygotować do operacji, skrócili czas tej operacji i umożliwili temu dzieciaczkowi zdrowe wejście w życie. Serdecznie gratulujemy i przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnej kategorii, czwartej kategorii. Jaka to kategoria? Duży przedsiębiorca. Laureat w kategorii duży przedsiębiorca to Mantrax spółka z o.o. Mantrax jest najszybciej rozwijającą się samolotą całego koncernu. Trafione inwestycje pozwoliły wejść na ścieżkę prowadzącą do osiągnięcia pozycji największego zakładu pojazdów ciężarowych w Europie. Dzięki wysokim standardom procesu produkcyjnego i odpowiedzialnemu korzystaniu z zasobów, zakład może się pochwalić certyfikatem Top Employers Polska. Chciałbym bardzo podziękować za to wyróżnienie w tym szacownym gronie. Chciałbym przede wszystkim podziękować naszym pracownikom, których praca właśnie pozwala osiągnąć takie nagrody jak ta, i dla których właśnie tworzymy te miejsca pracy, co najmniej 2,5 tysiąca miejsca pracy, gdzie mogą pracować w dobrych i bardzo dobrych warunkach. Więc bardzo dziękuję. To zdecydowanie nie koniec, proszę Państwa. Teraz czas na nagrodę specjalną. Kapituła nagrody Małopolska Rada Gospodarcza
postanowiła w tym roku przyznać nagrodę specjalną. Taką nagrodę może otrzymać osoba, która stanowi gospodarczą wizytówkę województwa małopolskiego i jest zasłużona na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski. Poznajmy laureata, proszę Państwa. Laureat Nagrody Specjalnej to prezes OTCF SA, Igor Klaja. Igor Klaja to założyciel i prezes zarządu OTCF SA oraz wielki pasjonat sportu. W ciągu niemal 30 lat działalności rozwinął portfolio 7 marek obecnych w 42 krajach świata. Firma wyprzedza trendy rynkowe dotyczące ekologii i zrównoważonego rozwoju, czego dowodem jest strategia 4F Change. Dzięki jego determinacji marka 4F sponsorowała 9 reprezentacji narodowych podczas 8 ostatnich edycji Igrzysk Olimpijskich. Rozpoczęła współpracę ambasadorską z Robertem i Anną Lewandowskimi i została partnerem technicznym 4 klubów piłkarskiej ekstraklasy. W 2020 roku powołał do życia fundację 4F Pomaga. Chciałbym kilka słów na temat pana prezesa Igora powiedzieć, ponieważ, szanowni państwo, to jest naprawdę wybitny menedżer, człowiek wielkiej wrażliwości. Miałem przyjemność osobiście go poznać akurat podczas olimpiady w Tokio. Długo rozmawialiśmy na różne tematy, więc jestem całkowicie przekonany, że Małopolska Rada Gospodarcza dokonała bardzo dobrego wyboru. Muszę przyznać, że faktycznie praca, którą wykonuje Rada, jest łatwa i dość często się sprzeczamy, co zresztą pan marszałek podkreślił, że w przypadku jednej kategorii nie mogliśmy dojść do konsensusu. Decyzją oczywiście pana marszałka faktycznie pojawiły się te dwie nagrody. Co było dla nas ważne i co jest dla nas ważne? Po pierwsze, staramy się szukać faktycznie pereł Małopolski, czyli instytucji, firm, które funkcjonują w tym właśnie miejscu. I tak jak państwo zauważyliście, to nie chodzi o to, że faktycznie tylko wyłącznie Kraków, ale również po inne miejscowości, jak to, co dzisiaj było słyszalne chyba dwa razy nawet, jak zwróciłem teraz i podliczyłem, to firmy z Wieliczki, to firmy z Nowego Sącza, to firmy również z innych miejscowości. Głównym celem jest właśnie to, żeby pokazać, że jednak Małopolska ma bardzo dobrych, wiele super przedsiębiorstw, super organizacji, super firm, które jak państwo zwrócili uwagę, funkcjonują w środowisku nie tylko lokalnym, ale w środowisku Polski, a co jest dla nas też ważne i istotne, że pokazują i są naszymi ambasadorami również w całym świecie. To zresztą widzieliście państwo, jeżeli faktycznie zwrócimy uwagę, są nie tylko w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych, czy też w Afryce, czy też w Azji. Kolejnym kryterium, które bardzo dla nas było istotne, to było podejście do pracowników. Czyli zwracamy uwagę faktycznie, jak kształtuje się podejście pracodawcy do pracowników, które faktycznie firmy zatrudniają. I tutaj również te osoby, które dzisiaj się pojawiły, bardzo dobrze i z pozytywnym nastawieniem faktycznie kierują swój element, jeden zarządczy, mianowicie motywację, pozytywnie do swoich pracowników. To, co było dla nas ważne i istotne również, to standing finansowy, czyli to również tutaj już się pojawiło i padło, jak te firmy faktycznie się rozwijały. I obecny, faktycznie nagroda specjalna, obecny, no już można powiedzieć nie tylko nominowany, ale faktycznie firma OECT, o 4F, tak popularnie faktycznie ją znamy, my wszyscy jako klienci faktycznie być może tej firmy, również nastawiona jest na coś jeszcze następnego, mianowicie to, co się pojawiło również w naszym materiału, na co zwracaliśmy uwagę, to kwestia faktycznie fundacji, z której może korzystać wiele osób. Mam nadzieję, że w przyszłym roku pojawią się nowe firmy. Będziemy mogli państwu pokazać faktycznie kolejne faktycznie pełne Małopolski. Ja ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie pogratulować laureatom i zwycięzcom, a z drugiej strony też państwu życzyć dalszych owocnych obrad i miłego wieczoru. Dziękuję. Dobry wieczór, Krynica. Dobry wieczór serdecznie państwu. Igora niestety dzisiaj nie może tutaj być z nami,
jest w Katarze. Tak się sympatycznie składa, że to właśnie dzisiaj Czesław Michniewicz ogłosił szeroką kadrę na mistrzostwa w piłce nożnej, które niebawem. Niestety Igor nie został powołany, ale on już ma plan B, więc jest już w Katarze. Tak na poważnie, to właśnie tam niedawno firma OTCF otworzyła swój drugi sklep w stolicy Kataru w Doha. To właśnie tam teraz Igor wraz z przedstawicielami działu handlowego oraz naszego partnera biznesowego pracują nad tym, żeby ekspozycja marki 4F, która już tutaj się pojawiła, była jak najlepsza podczas najbliższych Mistrzostw Świata. Stąd takie wytłumaczenie i serdeczne podziękowania oczywiście za tą nagrodę ze strony Igora. Chciałbym jako członek zarządu OTCF, ale również jako pracownik OTCF przekazać, że Igor jako lider naszej spółki ciągle wytycza nowe biznesowe marzenia. Te marzenia często na samym początku wydają się wręcz nierealne. Ale jego ogromną zdolnością jest to, że do tego nierealnego marzenia potrafi tak dobrać ludzi, którzy razem z nim to nierealne marzenie przekształcają w rzeczywistość. I w ten sposób opowiedziałem Państwu o OTCF w pigułce. W imieniu Igora, w imieniu wszystkich pracowników OTCF serdecznie dziękuję za docenienie, serdecznie dziękuję za to wyróżnienie i przede wszystkim za energię na przyszłość w tym jakże trudnym roku 2022 dla nas wszystkich biznesowo i nie tylko. Jeszcze jedna nagroda. Zapraszamy do nas pana prezesa Instytutu Kościuszki, pana Jarosława Kożucha i zaraz dowiemy się, co to za nagroda. Szanowni Państwo, zanim przejdę do ogłoszenia nagrody, czy laureata tej nagrody, to bardzo serdecznie jako Małopolanin z urodzenia i Małopolanin z wyboru gratuluję wszystkim przedsiębiorcom, tym, którzy są nagrodzeni, tym, którzy są z nami obecni i wszystkim tym, którzy w pocie czoła ciężko pracują, płacąc tu podatki. Mam niewątpliwą przyjemność i zaszczyt ogłosić, że liderem roku Krynica Forum 2022 został wybrany jednogłośnie prezydent Wołodymyr Zełenski. Wybór laureata tej nagrody nigdy nie był jeszcze tak wyjątkowo prosty i oczywisty. Nikogo nie może dziwić, że otrzymuje tą nagrodę człowiek, który zatrzymał Putina i zatrzymał rosyjski imperializm, zagrażający nie tylko Europie, która wciąż, nie tylko Ukrainie, w której wciąż toczony jest heroiczny bój z rosyjskim agresorem, ale również nam, Polakom oraz całej Europie i wolnemu światu. Pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego nie trzeba nikomu przedstawiać, więc pominę szczegóły biograficzne. Chciałbym jednak przypomnieć nagranie z 25 lutego, tuż po rozpoczęciu agresji, na którym pan prezydent mówi, będąc w bombardowanym Kijowie, że my tu bronimy naszej niepodległości, naszego kraju. To zdanie stało się symbolem, to zdanie zadało kłam rosyjskiej propagandzie, która sugerowała, że ukraińskie władze, ukraiński rząd uciekł już na samym początku wojny. I to zdanie wypowiedziane, to nagranie spowodowało, że morale ukraińskiego narodu, morale ukraińskich żołnierzy zostało niesamowicie wzmocnione, podniesione, a opór ukraińskiego narodu był niezłomny. W ten sposób Wołodymyr Zełenski stał się wzorem przywódcy, który w chwili próby trwa na posterunku, jest ze swoimi braćmi, rodakami, a nie ukrywa się na końcu długiego stołu, jak zbrodniarz wojenny z Kremla. Rosja nie zdążyła zdobyć Kijowa i militarnie podbita w Niesławie musiała się z niego wycofać. Rosyjscy najeźdźcy wzięli jednak krwawy odwet na ludności cywilnej, bez litości ostrzeliwując domy mieszkalne i dokonując masakr takich jak w Buczy czy w Izum. Wojna wciąż nie jest zaskończona, ale wszyscy wierzymy, że agresor ją przegra, a zbrodniarze zapłacą za swoje czyny. I wraz ze swoim przywódcą tę nagrodę dostają wszyscy bohaterscy obrońcy Ukrainy. Wszyscy polegli. Wszystkie ofiary,
które uczcimy teraz chwilą ciszy. Kończąc, wspomnę słowa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Nasze narody przeszły długą drogę i w końcu osiągnęły największe porozumienie w historii, w głównej dla Ukraińców i Polaków sprawie. Jest to sprawa wolności. Tylko razem możemy bronić niepodległości naszych państw dla przyszłych pokoleń. Szczere wmerła Ukraina. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska za naszą i waszą wolność. Razem. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy z ambasadą ukraińską, natomiast jego eminencja, ambasador Wasyl Zwarecz, nie mógł niestety być dzisiaj z nami. Dziś już wiemy, że to dlatego, że przygotowywana była w wielkiej tajemnicy i odbywa się właśnie wizyta w Polsce pierwszej damy Ukrainy, pani Oleny Zełenskiej. Natomiast rozmawialiśmy z ambasadą i ambasada zapewniała o naszym wsparciu i mam nadzieję, jestem przekonany, że uda się na przyszłe Krynickie Forum zaprosić pana ambasadora. Natomiast dopilnujemy i sprawimy wszystko, co w naszej mocy, żeby statuetka trafiła do adresata. Serdecznie Państwu dziękuję. To jest takie miejsce, które widzimy właśnie na scenie teraz, kiedy tu jest pan prezes. Nagroda lidera Krynica Forum 2022. Tak jak źródło Kryniczanki, tak moje serce bije dla Krynicy.